Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Void Train. Kochani, przelazłem nie zapisało mi. Fuck! Chciałem powiedzieć, że przelazłem na wersję Directa 12, ale nie zapisało mi, nie wiem czemu. Ale, no, tam troszeczkę sobie pozmieniałem, więc teraz mam Shift jako Sprint i mam przytrzymywanie Sprintu, więc to też... Takie moje dziwne przyzwyczajenie, zazwyczaj w każdych grach mam tak, że muszę trzymać ten shift, bo inaczej nie potrafię grać. Ale myślę, że zanim wyruszymy dalej w trasę, to ja bym sobie to naprawił. Czy ja tu potrzebuję rzeczy? Ja tu potrzebuję rzeczy do naprawy. To już mi się mniej podoba. Wiem, że nie mam. No to lipa. No to jedziemy. To dużo co nie naprawiliśmy. Pyk. O, no dwa hity i pyk, już jest max. Au. Geronimo po złom. No dzisiaj będę chciał bardziej skupić się na eksploracji niż na zbieraniu surowców, więc nie martwcie się, ten odcinek będzie bardziej taki ambitny. Się porusza za nami? Jestem ciekawy. Co się zaraz respi, teraz jak nie patrzymy? Co to było? Ej, czy nam się coś zupgrade'owało? Nie jestem pewny. No powiem wam osobiście, że troszeczkę przywolno to jedzie. Wiem, że jak się rozpędzimy na maksa, to troszeczkę szybciej będzie to jechało, ale niestety nie. O, coś mi walnęło. Ale nie wiem co. O, jest coś gnoju. Dał. Cholerny baby shark. Razy dwa. Ale powiem wam osobiście, że tak jak sobie zbierałem te surowce, to mi to nie przeszkadzało zbytnio. Ale tak teraz patrzę, że tutaj no faktycznie jest dosyć pusto. W tej pustce. Kurde, w pustce jest pusto. Nie może być Shiro. O, widzę cię po tałachu. Teraz cię kropnę. No, wracaj, gnoju! Ty! Na hita. Ale go ładnie ścieliliśmy. Zdzieliliśmy. Tyk, razy dwa. Razy pięć. I razy dwa, starczy. No, potrzebujemy innych broni. Definitywnie potrzebujemy innych broni, bo te broni już są za słabe dla nas. Naprawdę ciężko się nimi cokolwiek robi. Tu, a może i tu? Możemy w sumie zjeść. W sumie mogliśmy to zjeść. Numer 9 tego. No tu jeszcze były. To niepotrzebnie jadłem. No właśnie, my już nie mamy miejsca na... Na bronie. Jaki ty jesteś paskudny do zabicia. No i Menda. Dwie skrzynki pykliśmy.
Może byśmy tego złomu trochę jednak tam dodali, żeby się przytapiało. Tak, mamy tego sporo. Złom teraz się przytapia tutaj. Zmień, dodaj. Tego sztuki drewna. I maksi kleci. Wow, wydygało. No i tu będziemy sobie składować te różne rzeczy do broni. I to też robi wypad. Jesteś? Zwiał mi. DPS jakiś zadawany. Co tu się dzieje? Ja o czymś nie wiem? Nas nic nie posysa? On się gnój leczy, no. Padalec. Padalec. Do lodu się tak pozbyłem na maksa. Widzę, że tam się jedzonko kończy. Zabrakło drewna. Serio, jakoś wolno nam to jedzie, no. A tu krzyczałem, że się będę skupiał na eksploracji, a tu w sumie... No jest kolejne niby. Dobra. Przydałoby się trochę tego drewna jeszcze pozbierać, kurczę, bo z drewnem naprawdę u nas jest ciężko. Wow, 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 wow. No, tylko drewna nie widzę. Chciałem wziąć to drewno. Teraz będzie po lewej stronie, zgaduję. Zgaduję, że będzie po lewej stronie. Już teraz nie będzie. Już samo nam przegamowało, jakie chamskie. Szybciej, szybciej. Parkowanie. Tam się sparkuj. Ja nie Peter Parker, żeby się parkować. Ta kuchnia na razie jest nam niepotrzebna. Możemy użyć sobie tego lodu jako jedzonka. I serio, z drewnem to my kulejemy strasznie. Podoba mi się to. Nowe zdanie, włamanie. Looks promising. At least on the outside. Nie rozumiem co. Tutaj trochę drewna może będzie. To tu niestety znów nic nie ma. Dają nam tą amunicję, a tak naprawdę no nie mamy w sumie co z nią zrobić. To mi się już mniej podoba. To mi się już mniej podoba, bo naprawdę lipa z tym jest. Na maksa.
O dziwo tym razem nas tu prowadzi. Definitely can't open it with a hammer this time. You need a key. Ktoś mi kurde pomógł. No, żeś mi pomógł, panie narrator. Rozumiem, że ten sam typ mapy, tak? No oczywiście, że tak. I znów będzie walka. Nie powiem, bo ta powtarzalność jest trochę irytująca. Dobra, mam większe hity w teorii. To czysto w teorii, bo to pamiętajcie, że gram ja. Bania! Bania! Ja się powoli zaczynam do tej gry przystosowywać. O, myślałem, że była bania. Nam gra zrobiła Rick and Rolla. O! Bania. Bania. Siadło. Wszyscy? Włosek zaczęło trudlować, halo? Coś mi FPS-y spadły. Chyba coś się doczytało. Podnieś? A, drewno. Ja mam osobiście, że tego drewna nie widziałem. Jakiejś nowej damaski, moduł rewolweru. Wow, dobra, jest inna mapa. Temat bardzo podobny, ale troszeczkę jest inna. I znów jakieś kapliczki, runy, etc. I oczywiście my nie wiemy, co z tym zrobić. Trochę substancji. Nie no, my musimy to przeszukać wszystko, nie martwcie się, nie pójdziemy od razu tam. Rozejrzymy się, sprawdzimy, zobaczymy. I dopiero pójdziemy. Tu nie ma nic. Oprócz złomu. No i znów mamy ołtarz, znów jest ten cholerny ołtarz. Ale powiem wam, że ogólnie ten boost z DPS nawet sporo mi tu dał. Albo ja się staję coraz lepszy w strzelaniu, ale to akurat wątpię. To akurat wątpię. Dobra, nic na szczęście nie było. Na szczęście. Na nieszczęście. I możemy śmiało już iść do budyneczku. Parkour, Dying Light. I w zieloną plamę. Ktoś? Lokomotywa? Będzie Kuba Guzik? Lokomotywa Emma. Pozdro dla kumatych, starszych widzów. Kto pamięta Kubę Guzika, ten jest naprawdę stary. Jak ja. Kurde, jak to się kiedyś oglądało. Do tej pory pamiętam czołówkę. Ale nie, śpiewać nie będę, spokojnie. Nie zrobię wam tego. Nie zrobię wam tego. Myślę środek, ale ja idę najpierw poobszukiwać. Klucze by ci się przydały, tak by the way. Tu sprężynki. Zbadaj biurko.
Looks like our little train is ready to grow. No raczej. O lokomotywę. Zbuduj platformę wagonu. No to o tym już wiemy, halo. No nie ma drabinek, naprawdę? Tylko z drabiny poradzę, nie mam problemu. A jednak sobie nie poradzę. A jednak sobie poradzę. Dobra, czyli tak, mamy... konsola budowania, to już widzieliśmy to. Dodaj wagon. Uh-oh. Look at our big train. They always grow up so fast. No tylko to. No właśnie. Czym się różni to, co my mamy w tej chwili? To ja nie wiem. Dźwignia kierunku, hamulec, dźwignia napędu. No nic nie mamy. Ej, ale możemy dodać kolejny wagon. Dobra, i mamy na to rzeczy nawet. Dodaj wagon. Czułem dwóch tłoków, dwóch sprężyn. Ja bym na razie ulepszył ten wagon, bo może ulepszenie wagonu daje po prostu, wiecie, może jakąś obudowę czy coś, nie wiem. Dwie sprężyny i... Dwie sprężynki i... Natłoki. Dobrób. Jeszcze jedna. Do tłoków, to my potrzebowaliśmy chyba smary. No właśnie. Potrzebujemy dwóch smarów. Smarów było potrzebne to. No i mówię, ciekawe jak to będzie wyglądać, jakby sobie to jeszcze bardziej ulepszymy. Jak na razie my się rozszerzamy tylko wzdłuż, a nie wszerz, ani do góry. A jednak wolałbym mieć jakąś obronkę taką, wiecie, przeciwko tym gałganom. Dobra. Czekamy na dwa tłoki. Jeszcze jest drewienko w razie czego. No, spokojnie. Jeszcze sprężyna nawet się gdzieś zapodziała. Mamy ulepszenie do broni jeszcze, to też musimy zobaczyć. To był chyba korpus, prawda? Ciężki korpus. Szybkostrzelność plus 10. No nie. To nie było to. Nie, to to. Ciężki korpus, ale my ciężki korpus już mieliśmy chyba. Ciężka lufa. Nie, nie mieliśmy tego. To jest tak samo bezużyteczne jak tamte rzeczy. Dobra, i teraz potrzebujemy dwóch tłoków, tak? Żeby sobie ulepszyć tego ciaponga. Tu jeszcze są rzeczorki. Dobra, mamy dwa tłoki. Zobaczmy, jak się ulepszy nasz ciapong. Ulepsz wagon. No i on się tylko i wyłącznie wydłuża. Nic więcej. To co nam to daje? Czy to nam nic nie daje? Jeżeli chcemy dodać kolejny wagon, potrzebujemy dwóch sprężyn, dwóch łożysk i dwóch śrub. Dwie sprężyny, dwa łożyska. Łożysko, co łożysko potrzebuje? Też smaru. Obawiam się, że my już niestety nie będziemy mieć na smar nawet. Tylko sobie posmarkać. A nie, na smar mamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Oddziel. Dorób się, panie smarze. A jak z żelazem stoimy?
Z żelazem to może i nawet spoko stoimy, tylko z drewnem gorzej stoimy. Może być 5. Ale to się nie zrobiło. Oj. Dobra, dajcie mi to inaczej. To jest złom? Złom. Pyk. Nie przepalaj. Tu musimy znowu zrobić smar. Bo do ulepszenia kolejnego... Potrzebujemy tego samego, identico. Tylko nadal nie mamy innych modułów, no. Mamy innych modułów. Platforma. Nadal nie wiem, co ja tu robię, ale okej. To jest hamulec. Z hamulcem nic nie możemy zrobić. To też zbytnio nic. Możemy za tą platformę rozmontować, no świetnie. Oj. A, dobra, ku paliwa. Czekajcie, jeszcze raz muszę zobaczyć, co nam było potrzebne. 2 łożyska, 2 sprężyny, 2 śruby. 2 śruby, 2 sprężyny. Się robi ładnie. Zrobimy sobie to, zrobimy. Łożyska. Dwie śruby zostały. I dwie śruby. Wszystko ładnie, pięknie, tylko no mówię, problem jest teraz z tym. Kurde, możemy sobie odblokować strój. No teraz będziemy to robić. Problem jest z tym, że ja nie mam żadnej osłony. To mnie irytuje bardzo. Można dalej ulepszyć, co? O, nie chciałem tego. No dobra, to mamy długi wagon. O, no trudno. Dobra, ale ruszamy już stąd. Dwie śruby. Potrzebuję jeszcze 2 śrub. Ale zmienił nam się troszeczkę nowa ścieżka 5. Image tego wszystkiego. Zrobiło się ciemnawo. Zrobiło się ciemnawo, więc może w końcu coś nowego tutaj będzie. Bo zaczyna się robić nudno. Dobra, odblokujmy sobie żaden strój. I od razu możemy sobie płyty pancerza odblokować. Lata. Znajku jeden ty. Ja ci dam. To jest taki w sumie jak, nie wiem, czy kojarzycie grę Draft.
taki właśnie w sumie rekin, który irytuje. Ten mnie gryzie, no. Jadyga. Jadyga mnie gryzie. Dobra, drewno. Płytce wyblokowaliśmy, tylko tak, tutaj jeszcze było jedzenie, tak? Trzeba trzy razy przypiec tą materię. Akurat mamy trzy, nawet cztery. Ale to nie jest kuchnia, tu jest kuchnia. O, drewienko. Że FPS-y spadły. To jest. Coś jest chyba, ej. To nie tylko rekin. Tam coś jest, cholera. Tam coś jest. Widzę to dokładnie. I tym razem po tej stronie będziemy się strzelać. Może coś zjedzmy? Szybki. Szybki, szybki. Kurde. Nie podoba mi się to. Nie lubię czegoś takiego. Wiedziałem. Wow. Skąd? Ja ci nie zauważyłem, to jest dziwne. Wyłaś. Już nie musisz wychodzić. A wszyscy. Podnieś. Żeton. Czym na grytupie? Ale trochę mi dupsko skopali. Trochę mi dupsko skopali, nie powiem, że nie. Ekwipunek pełen, no nie. Dobra, ale tak, teraz sobie zróbmy research. Tam to zalegało trochę. Czemu to się nie stakuje? Halo? Da mnie tutaj znienacka brać w obuzie jeden, ty. Dobra, tam już tylko zostało jedno.
Co my tu mamy? Linka z kotwiczką. Mały plecak oraz węgiel. No to od razu robimy research. Linka z kotwiczką, to ja muszę. Tak, potrzebujemy... wyposażenie. Potrzebujemy tego i tam chyba śrubka była jeszcze potrzebna tylko. Tak mi się wydaje, że jest śruba potrzebna. Zaraz pewnie się okaże, że nie. Nie, śruba jednak jest, dobra. I jedna miedziuka. Jedna miedziuszka. Śrubeczka. Teraz sobie jeszcze zrobimy ekwipunek, może jak nam starczy zasobów. Dobra. No nie. Serio się zepsuł. Ukończono. Kolejna śruba i drut i mamy przy okazji mały plecak. Zrób mi jeszcze jedną śrubkę. I miedzianka, miedziana rurka, dobra. I w teorii znów sobie to ulepszymy. Wredny się zrobił. Mamy mały plecak. Wyposażenie. Skórzany strój. No trochę śrub potrzebuje. Narzędzia. O panie. Trochę tego potrzeba. My pewnie nie mamy już metalu. Nie mamy. Trochę złomu jeszcze niby leży. Ale to też tak za dużo go nie ma. Skóra, miedź. Mieć czy nie mieć, o to jest pytanie. Gdzieś krąży gnój. Ale właśnie, czekajcie, my w teorii mamy teraz ten węgiel. Komponenty, węgiel. Może będzie lepszy. Dobra, na razie jeden zróbmy. Nie wiem, czy starczy nawet, no właśnie. Nie starczyło i dupa? No jaja. A nie, dobra, jest. To dwa zrobiliśmy. No tak bywa. Taba żelaza. Tak leci szybko w miarę. I brak paliwa. Zobaczmy jak węgiel. Jeszcze ma dwie kreski opału, więc może... Leci bardzo podobnie. Ja wiem, czy to się opłaca. Padalec jeden, no. Nie uparł na nas. Nie musiał uprzeć na nas. Mały plecak też potrzebuje dużo rzeczy. Nie, ale ja chcę kotwiczkę. Dwie śruby. Sprężynka. Dwie śrubeczki. I skończył się opał. I sprężynka. Tworzymy. Teraz sobie oddzielimy jeden. Miedziuchy. Jedną miedziuchę. Rurkę. Jest tak niespodziewany. W sensie, że tak się rusza dziwnie. To bym zapomniał.
dobrze sprawdziłem. Coś mnie ruszyło. Coś mnie ruszyło. Dobra, robimy sobie narzędzie. Robi. Patrzysz, ten gałgan nie pływa tu gdzieś w tej pustce. Zaraz wytestujemy. A, przy okazji mogę pójść rozwalić tą baterię. A nie da się przestrzelić. Zabity. Ha, zbugowałeś się, padalcu. Po co żeś tak blisko podpływał? Ale nie ma z ciebie dużo. Zawiodłem się. I mamy cię. Linka z kotwiczką. Po ile ty miejsca potrzebujesz? Wow! To wygląda fajnie. Dobra. Tak na dwa tylko. To mi się podoba. Tutaj zaraz będziemy mogli sobie bez problemu rzeczorki podnosić. Zobaczymy, jakie będę tym trafiał najpierw. No, Shiro Motela jak baba z wesela. Odpowiedź brzmi... O! Jedno drewno trafiłem. O, dobra. Łapię praktykę. Co znów? Nie straszcie mi takimi dźwiękami, proszę. Robi się ciekawiej. Nie mówcie, że nie złapię tego. Co się dzieje? No. No, to jest fajne, nie powiem. To pomaga znacznie, jeżeli chodzi o zbieranie przedmiotów. Do razy pomaga, naprawdę. Nie trzeba podpływać do tego, tylko się pięknie połapie. Wiadomo, nie wszystko. Ale i tak jest znacznie lepiej. To szybko jedzie. Zależy, bo mi tego brakuje. Coś pięknego. To powinno być na samym początku, jak w drafcie. Osoby, które nie lubią na przykład sobie tam podróżować po tej pustce. O, nie wiem. Za krótko. Rzeczy to ja biorę. Kurde, ale nie mamy niestety. Nie mieliśmy miejsca. Nie mam miejsca już w ogóle. Dobra, bo ja się tutaj rozszalałem, jeżeli chodzi o to. Możemy sobie już zacząć to odkładać powoli. Drewienko mamy. Która jest. Tapki sobie też odłóżmy. Drewno niech leży tu. To sobie użyjemy. Tam
mamy jeden uchwyt, ale ten uchwyt to za chwilę. Wiem, że tam jest sie. Tam jest sierz, tam jest sierz. Weź mi się odczep. Tyk. Nie no, pomaga, pomaga. I to mocno pomaga. I musimy się aż tak, wiecie, rozdrabnić z tym wszystkim. Coś mi FPS zaczął spadać. Ekstra to jest, naprawdę ekstra. Zabawa przednia. Nie trafiłem. Ops. Kolejna miejscóweczka. I tak zaraz nie będziemy mieli surowcy, dlatego tak staram się, wiecie, to trochę poogarniać. Już nam się surka skończy zaraz. Nie zdążyłem. Co to tak przyspieszyło? Halo? Proszę mi nie przyspieszać. Mi się kurde na przyspieszanie wzięło, no. Naprawdę coraz szybciej jedzie. Oje. No i po surce, już nie ma jej. Tak, niech mi się jeszcze zamknie, pewnie. Lukcia zajechała do, na peron. Aha, to się zamknęło. Żeśmy trochę tego połapali. Nawet więcej niż trochę. I co, kolejna nasza. Wodę możemy sobie normalnie tu przepalać. Ej, to jest spoko. Ja w sumie jadłem surowo. Nie opłaca. Mamy kolejną przystań. Mamy kolejną przystań. Z tego tłuszczu da się cokolwiek innego robić? Tak, na razie chyba nie widziałem, żeby było cokolwiek z tłuszczu. No właśnie, tu nic nie ma. To może tłuszcz się będzie dużo nadawał na palenie. To się chyba nawet nadaje na palenie. Tu nic nie ma z tłuszczu. Samożonastwo. No nic nie ma z tłuszczu, ej, to tłuszcz wywalam full na palenie. No i teraz użyjmy tego. No to daje więcej, znacznie. Jak głupi paliłem drewnem. Jak mogłem tłuszczem. Ugotujmy ich trochę. Akurat dycha została.
tutaj też tłuszcz sobie dodamy. I przepalajcie się. No ale to nam dużo nie daje. To nam dużo nie daje. Ale tak, spoko. Dobra, kochani, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla Was Shiro, my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. To jest Void Train. Trzymajcie się. Hej, hej.